Dzień dobry Państwu. Tomasz Piekielnik. Dziś trzy ważne tematy dotyczące Polski. Otóż władza robi dużo, ale jeszcze więcej mówi. Tyle, że zwykle rozmiajają się kierunki jednego i drugiego. Ale po kolei. Przygotowałem dziś trzy ważne zagadnienia. Po pierwsze problemy w Polsce z migrantami, które nas niewątpliwie czekają i to w dużej skali. Po drugie problem budżetu. Problem brakujących pieniędzy w kasie państwa, problem brakujących pieniędzy już niebawem nie tylko na NFZ, czyli na świadczenia medyczne, ale nie mam co do tego złudzeń także w innych dziedzinach. Nasz budżet, żebyście Państwo mieli jasność, został wysadzony w powietrze. Ale uwaga, to nie tak, że ładunki wybuchowe podkładali tylko ci obecnie rządzący. Poprzedni również. Za to skala tych ładunków, które podkładają obecni, jest gigantyczna. Jest znacznie większa niż poprzednicy to robili. I trzecie zagadnienie, które dziś dla Państwa mówię, dotyczy dziwnego prawa wprowadzonego spec ustawą powodziową. O co konkretnie w tym wszystkim, w tych trzech tematach chodzi? Otóż, jeśli mówimy o migracji, to rząd oficjalnie spodziewa się 40 tysięcy migrantów. Ujawniła to chociażby ujawnił to portal internetowy interia.pl raptem kilka dni temu. I to chodzi, chodzi tutaj o migrantów, którzy mieliby trafić z powrotem do Polski z Niemiec. Mówiąc z powrotem, czytaj, chodzi tu o takich migrantów, co do których Niemcy będą twierdzić, że najpierw oni trafili do Polski jako państwa unijnego, a dopiero później z Polski do Niemiec. To jest pierwsza sprawa. Są na to procedury prawne. Chodzi, nam, chodzi Niemcom o przesłanie właśnie takich migrantów, ale uwaga, a być może chodzi o zupełnie inną liczbę czyli nie 40 tysięcy, a 400 tysięcy i to rocznie. O takich liczbach zaczyna być mowa w Polsce. O tym mówią politycy na początek przyzwyczajając nas, oswajając nas z takimi liczbami. Czy to wszystko może być prawdą? Obawiam się, że tak. Co w końcu wiadomo z kwestią 49 centrów dla migrantów, którzy to mają także w tych centrach, się zatrzymać. Temat nagłaśnia ostatnio pani Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł. Jak sprawdzić, gdzie takie centra mają się znaleźć? Jak państwo myślicie, czy gdybyśmy zapytali Szwedów, Niemców, a nawet mieszkańców Stanów Zjednoczonych, do których administracja Bidena wprowadziła ponad 10 milionów już nielegalnych migrantów, to czy Ci ludzie byliby zadowoleni, wystawiliby jakieś pozytywne świadectwo tego, w jakim sąsiedztwie mieszkają? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. W temacie finansów publicznych prasa donosi, że skarb państwa ma problem, fiskus ma problem, bo obecnie mamy dwukrotnie więcej oszustw podatkowych, bardzo brawurowych, chodzi o puste faktury, niż mieliśmy chociażby w ubiegłym roku. Zatem Oficjalne dane Krajowej Administracji Skarbowej, o których donosi dziś Rzeczpospolita, pokazują, jak tragiczny jest obraz kondycji państwa polskiego. Kondycji w rozumieniu zarówno budżetu, zdolności do ściągania podatków, jak i łapania oszustów. Ale uwaga, władza na pewno nam powie, że efektem, czy można powiedzieć, skutkiem tego, co się dzieje w gospodarce, nie jest wcale zwiększona liczba faktur pustych, lewych faktur, oszustw gospodarczych, tylko dlatego mamy taką dużą liczbę, bo tak świetnie działa resort skarbowy i wychwytuje, wyłapuje więcej tego typu przestępstw. Natomiast jeżeli chodzi o specustawę powodziową, to tutaj, drodzy Państwo, za chwilę będą konkretne publikacje na ten temat, ale niestety rząd... Uszykował niemiłą niespodziankę. Dla każdego, kto sprzedawać będzie swój dom czy mieszkanie, na obszarze oczywiście objętym działaniem tej ustawy powodziowej, czyli na obszarze objętym skutkami powodzi. I dowie się o tym ten dopiero, kto pójdzie do notariusza sprzedać swój dom czy mieszkanie. Procedury prawnicy mówią jednoznacznie niepotrzebne. Notariusze brzmią, że utrudni to obrót gospodarczy, czyli sprzedawanie mieszkań, wydłuży procedury. Pytanie wobec tego. Jaka może być druga strona medalu wprowadzenia tych przepisów? Zastanowimy się za moment wspólnie, bo moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że nowa regulacja nie pomoże nikomu. Nie pomoże ludziom, którzy chcą sprzedawać mieszkania czy domy. Nie pomoże gminom, na rzecz których ustanowiono prawo pierwokupu, bo skąd mają znaleźć środki na nabywanie? Gminy najczęściej jadą na zadłużeniu, to po pierwsze, a po drugie, gminy nie mają interesu w tym, aby realizować takie cele. Jak wykup, jak skup, można powiedzieć, prywatnych mieszkań i domów. Zatem, czy na, drugim, czy na drugiej stronie medalu mogą kryć się jakieś cele, które realizuje władza, przynajmniej na które nas przygotowuje, czy działania, zdarzenia, na które nas przygotowuje? Czy szykuje grunt pod coś, czego jeszcze może nie dostrzegamy? Obawiam się, że tak. I podzielę się z Państwem dzisiaj moimi, powiedzmy, spekulacjami co do tego, Oprócz oczywiście przedstawienia Państwu faktów i rzetelnych informacji, to tyle tytułem wstępu. Choć dziękuję jeszcze serdecznie za wszelkie komentarze i subskrypcje pod poprzednimi materiałami wideo. Polecam także wszystkim osobom, które oglądają, a nie subskrybują, aby to nadrobić, zastanowić się pora nad subskrypcją. Polecajcie Państwo też znajomym te materiały, niech i oni mają okazję, no powiedzmy, rozszerzyć swoją perspektywę i horyzont. Bo okazuje się, że on jest znacznie szerszy niż ten prezentowany w mediach głównego nurtu. Dziękuję także za wsparcie finansowe polegające na dołączeniu jako patron na Patronite czy ufundowaniu tzw. wirtualnej kawy. Bardzo dziękuję. Linki do tego typu możliwości wsparcia finansowego kanału znajdują się w opisie pod tym filmem. A ja, korzystając z prawa cytatu, przechodzę już do rzeczy. Zaznaczam jednak, że prawo cytatu, czyli reguła Fair Use, oznacza, że przedstawiam fragmenty publikacji. Prasowych i czynię to dla celów edukacyjnych, aby Państwa powiadomić, poinformować o tym, co się dzieje, jakie wydarzenia nas dotykają, ale tak, żeby podjąć z tymi doniesieniami polemikę. Zatem przejdźmy już do rzeczy. Na początek publikacja wiadomości o net.pl. 21 października. Niemcy odeślą do Polski 40 tysięcy migrantów? Znak zapytania. Rzecznik MSZ Paweł Wroński skomentował informację o możliwym odesłaniu przez Niemcy do Polski 40 tysięcy migrantów. Nigdy żadne mechanizmy do końca nie zostały wykorzystane, powiedział w rozmowie Polsat News. Jak zapewnił w ministerstwie, nie ma takich obaw. Uwaga! Czy z tej wypowiedzi wybrzmiało zaprzeczenie do tego, co prasa, co media, co na początek Interia ujawniła, że Niemcy mają możliwość naciśnięcia guzika, który spowoduje Przeniesienie do nas natychmiastowo 40 tysięcy migrantów, a może znacznie więcej, bo to są takie umiarkowane szacunki, drodzy państwo. I co tu trzeba powiedzieć? Rzecznik MSZ tego nie zdementował, nie zaprzeczył temu. On jedynie skomentował, że żadne mechanizmy, czy takie mechanizmy, właśnie jak należy to rozumieć, nie zostały do końca wykorzystane. Czytaj, chyba należałoby wytłumaczyć po polsku, co mówi pan Paweł Wroński. Mówi, dla mnie tak. Według znanych mi informacji, według dostępnej mi wiedzy, Niemcy nie wykorzystały takich mechanizmów do końca. Co oznacza, że może w 90%, może w 30%, a być może wykorzystają to do końca tym razem? Drodzy Państwo, mówiąc krótko, z jego wypowiedzi nie wynika, nie wynika kompletnie nic. Poza potwierdzeniem tego faktu, czyli zwróćmy uwagę, pośrednio. Ten człowiek, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potwierdził ten fakt. Autor tekstu stworzył konstrukt myślowy, co by to było, jakby wszystkie mechanizmy zostały wykorzystane. Powiedział Paweł Wroński i stwierdził, że w artykule na ten temat przedstawiono pewną konstrukcję umowy o readmisji oraz procedury dublińskiej, ale zapewnił, że wszystkie te mechanizmy nie będą na raz w pełni uruchomione. Ja bym spodziewał się po MSZ-cie i na pewno Państwo również, że powiedzą nam, Według danych, według liczb wynikających ze statystyk MSZ-u, jaka to jest skala? Pierwsze, czy to jest naprawdę 40 tysięcy osób, a może 80, może 15, a może 120 tysięcy? To po pierwsze, bo co jeżeli Niemcy nam podeślą, tak jak do tej pory pod, pod, podrzucają nam setki przez granicę migrantów, policją niemiecką, co jeżeli Niemcy stwierdzą, szanowna Polska, tych migrantów to mamy 80 tysięcy i właśnie wam ich chcemy udostępnić. Albo po, po to, żeby pan rzecznik MSZ-u nie musiał się tłumaczyć z tego, że nikt do końca mechanizmów nie wykorzystał, Niemcy powiedzą: Wykorzystamy 90% z tych naszych możliwości i załóżmy tych migrantów ustalamy, że trafili do nas, ale najpierw znaleźli się w Polsce było 100 tysięcy. Jak walczyć z takimi ewentualnie, drodzy państwo, w przyszłości działaniami? Dezinformacją ze strony Niemiec? Czy to, że toczy się debata jedynie w przestrzeni publicznej na temat tego, że w Polsce mamy wpływy jakiegoś wywiadu rosyjskiego, to oznacza, że nie wpływa u nas w żaden sposób wywiad niemiecki? No myślę, że to jest fikcja uważać, że taka jest rzeczywistość. Mianowicie w Polsce wpływają na naszych polityków jak najbardziej wywiady niemieckie, brytyjski, amerykański. Rosyjski rzecz jasna, nie wyłączam go, ale dodajmy też ukraiński. I kiedyś pewien ekolog, kiedyś pewien doktor, prawda, czyli z tytułem naukowym, człowiek, wyjawił na antenie pewnej telewizji, konkretnie Polsat, że te wpływy służb niemieckich dobrze się mają. Tak tylko krótko mówiąc. Zatem, drodzy Państwo, rzecznik MSZ-u nie wyjaśnia nam niczego, za to wskazuje w swojej wypowiedzi, że nie ma się czego obawiać, bo. Ta liczba mogłaby do Polski trafić, gdyby wszystkie mechanizmy zostały wykorzystane. Czyli wszystkie mechanizmy prawne. Umowa o readmisji oraz procedura dublińska. Natomiast ja tutaj w, w krótkim konstrukcie myślowym Państwu przedstawiłem, jak Niemcy mogą zareagować na przykład w przyszłości niedługiej, mówiąc, OK, nie wykorzystamy wszystkiego w stu ale tych migrantów to jest 100 tysięcy, prawda? Zresztą, no zadajmy sobie na chwilę pytanie takie bardzo pragmatyczne: w jaki sposób Choćby tych migrantów było tylko dwóch, albo 20, albo dwustu, w jaki sposób Niemcy, odsyłając tam ich do Polski, będą w stanie nam udowodnić, że ci migranci w ramach procedury dublińskiej lub o readmisji mają tu się znaleźć i oni mają, czy Niemcy, mają nam prawo ich odesłać? Czy stempel na czole będzie o tym zaświadczał danego migranta? Mówię nieco ironicznie, no ale po to, żeby to okazać Państwu. Przecież taki. Migrant, zwykle, który przybywa do Niemiec, a nawet wcześniej przybył na teren Polski, najpierw jako państwa unijnego, nie dysponuje dokumentami. No jakimi miałby dysponować? Papierami. Chyba, że tutaj w Polsce wystąpił o azyl. Ale to są dwie kwestie. Migranci, którzy tu najpierw wystąpili o azyl, imigranci, którzy najpierw się tu znaleźli, o azyl nie wystąpili, a następnie szybciutko, czym prędzej, korzystając z tego, że... Byliśmy w strefie Schengen, mówię w czasie przeszłym, choć formalnie to nadal obowiązuje, niby. To jednak wiemy, że Niemcy wprowadziły kontrole na granicach i kanclerz Scholz powiedział, że zmienili Niemcy zdanie, nie będzie tak jak pierwotnie komunikowali. Te kontrole będą utrzymane jeszcze długo, długo i na długi czas. Zatem, drodzy Państwo, powiedzieć, że mamy rząd uległy wobec Niemiec, to nie powiedzieć nic. Powiedzieć, że mamy rząd, który manipuluje informacjami, danymi, zataja informacje, liczby i fakty, to też nie powiedzieć nic. Czytamy dalej. Rzecznik MSZ wskazał jednocześnie, że Niemcy dokonały wyraźnego zwrotu w polityce migracyjnej, między innymi przewracając kontrolę na wszystkich granicach. Naszym zdaniem jest to związane z sytuacją polityczną w Niemczech, gdzie popularność zdobywają krytykujące politykę migracyjną ugrupowania. Ja natomiast uważam, że powodem tego, dlaczego Niemcy zamknęły granice, nie są w ogóle kwestie migracyjne. Tylko to jest pretekst, to jest fasadowe wytłumaczenie, wyjaśnienie, po to, żeby one było, można powiedzieć, wygodne. Uważam, że faktycznie będziemy świadkami podobnych ruchów migracyjnych, jakie obserwowaliśmy podczas wybuchu wojny na Ukrainie. Przemieściło się wówczas 5, 6, niektóre statystyki mówią nawet o 7 milionach ludzi. Z Ukrainy. A wróble w na drzewach ćwierkają, że ludzie z Ukrainy byli, można powiedzieć, przemieszczani, inspirowani, zachęcani do wyjeżdżania. Niczym w ramach jakiejś i teraz słowo zorganizowanej akcji przesiedleńczej, szanowni Państwo, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast tego typu plotki, można powiedzieć. I ćwierkające wróble ćwierkają w języku ukraińskim. Tak więc sami Państwo zastanówcie się, czy w tym nie ma nieco prawdy. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, czy i wy słyszeliście w języku ukraińskim, czy ćwierkające wróble można powiedzieć, pochodzące z Ukrainy na ten temat. Zatem sprawa migracji jest sprawą bardzo, ale to bardzo dużych Potencjalnych problemów dla Polski. Zerknijmy jeszcze do innych publikacji, to właśnie teraz interia wydarzenia.interia.pl wydarzenia publikacja z 17 października. To ta publikacja ujawniła problem, czyli możliwość odesłania czy przysłania przez Niemców 40 tysięcy migrantów do Polski. I jak twierdzi interia polskie MZ obawia się sytuacji, w której Niemcy w pełni wykorzystają procedury readmisji migrantów. W konsekwencji będzie, Berlin będzie mógł wysłać nadwisły nawet 40 tysięcy imigrantów, jeśli tak się stanie, Polska będzie musiała ich przyjąć. A jeśli nie, to co? Zastanówmy się nad tym. Jeśli nawet polskie władze powiedzą, nie, my ich tu nie przyjmujemy. Z uwagi na przykład na. Mocny opór społeczny przed tym, z uwagi na to, że ludzie będą mogli wyjść na ulicę, z uwagi na to, że jak się ludzie dowiedzą, gdzie powstają centra migracyjne, gdzie, ma być, gdzie mamy relokować tysiące migrantów, to mogą stwierdzić, że nie będą tego więcej dłużej akceptować. Zatem w publikacjach nie ma mowy na ten temat. Jeśli nie to co, natomiast możemy sobie wyobrazić, że będą po prostu dotykać nas sankcje finansowe. Po pierwsze, niewypłacanie pieniędzy unijnych. Różny, czy z różnych tytułów, z różnych programów. Po drugie naliczanie dodatkowych kar finansowych. Po trzecie, przecież w ramach obowiązkowego mechanizmu relokacji pamiętacie Państwo, ustalono tak zwaną karę dla państwa, które nie, nie będzie przyjmować uchodźcy w wysokości 20 tysięcy euro za jednego, za 10 200 tysięcy, 2 miliony euro setka ludzi, tysiąc migrantów 20 milionów euro. 10 tysięcy Migrantów 200 milionów euro, prawie miliard złotych. I tak dalej można to mnożyć, bo nie domnożyłem tego do końca. Krótko mówiąc, yy, drodzy Państwo, wielokrotnie w publikacji czytamy, wielokrotnie opisywaliśmy procedury readmisji Dubli oraz dublińską, które umożliwiają odsyłanie migrantów na terenie Unii Europejskiej lub państw, które przyjęły wspólne przepisy. Krótko mówiąc, państwa Unii zgadzają się. Że migranta ma przyjąć to państwo, w których dany migrant złożył pierwszy wniosek o azyl. Rozpatrzenie wniosku może zakończyć się decyzją odmowną, ale do czasu zakończenia procedury dany migrant musi mieć zapewnione godne warunki funkcjonowania. Ponadto koszt deportacji, przynajmniej częściowo, spada na państwa, która chce, które chce odesłać migranta. Niemcy regularnie odsyłają Polsce migrantów, którzy przekroczyli granice w sposób nieuprawniony. Jest to możliwe w dwóch wariantach. To po pierwsze procedura dublińska, dotycząca przede wszystkim migrantów, którzy złożyli wniosek azylowy w Polsce. Podanie nie zostało jeszcze rozpatrzone, ale dany migrant już wyjechał na przykład do Niemiec na podstawie obowiązującego od dekady porozumienia dublińskiego. Niemcy mogą Polsce taką osobę oddać. Druga procedura to klasyczna readmisja, która dzieli się na uproszczoną i pełną. W tym przypadku chodzi o osoby, które nielegalnie przebywają na terytorium Niemiec, a wcześniej były w Polsce. Procedura wynika z porozumienia polsko-niemieckiego. Czytaj porozumienie polsko-niemieckie. Czytaj, drodzy państwo, dekret niemiecki, dekret rządu RFN, przyjęty do wiadomości podpisem jakiegoś polskiego polityka. O tak to tylko określę. Bo przecież chyba jest jasne, że to są porozumienia mające generujące korzyści tylko jednostronnie. Zatem rozumiemy już więcej, na czym polega procedura, wiemy, na czym polega procedura dublińska i radmisja. I ta procedura dublińska, przypomnę, obejmuje osoby, które złożyły już tu wniosek o azyl, ale procedura ym, będąca klasyczną readmisją, to procedura dająca Niemcom możliwość cofania tutaj migrantów, czy przysyłania migrantów, którzy tu nie składali wniosku o azyl, tylko nielegalnie przebywają na terenie Niemiec, a wcześniej były w Polsce. I co, jak powtarzam, jeśli Niemcy stwierdzą, halo, halo, my takich migrantów to mamy 100 tysięcy. A dlaczego? Mm, bo tak wynika z naszych danych. Z jakich danych? <laughs> A po to wprowadziliśmy y, obserwację graniczną przed kontrolą graniczną, żeby to, powiedzmy, zliczać, prawda? Al I wyciągają na to notes z zaznaczonymi, prawda, kreskami. Trochę ironizuje, natomiast też po to, tylko i wyłącznie, żeby uzmysłowić to, iż to będzie jednostronne oświadczenie. My nie będziemy w stanie ty, tych ilości z, z, zweryfikować, potwierdzić, jakie nam przedstawią Niemcy. Zerknijmy jeszcze do publikacji do rzeczy z 20 października. Ilu migrantów Niemcy przekazały Polsce? Są oficjalne dane. Ilu cudzoziemców Niemcy przekazały Polsce od początku roku do końca września? Dokładną liczbę podał rzecznik Straży Granicznej, podpułkownik. Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Z danych przekazanych polskiej agencji prasowej przez rzecznika Straży Granicznej wynika, że w okresie od stycznia do końca września Niemcy przekazały Polsce 570 cudzoziemców. Najwięcej spośród nich mieli stanowić Rosjanie. Jak to było w latach poprzednich? Dla porównania, przed rokiem było to aż 900 przekazań, zaś w roku 2022 ponad 600. Ale teraz uwaga, drodzy Państwo, powiem coś, co Państwa albo zbulwersuje, albo rozśmieszy. Czy dostrzegacie tu znowu użyte w publikacji, oficja w oficjalnej wypowiedzi, przekazanych w wypowiedzi przekazanej Polskiej Agencji Prasowej Rzecznika Straży Granicznej? Czy widzicie w tym zwrocie użyte słowo, użyte określenie Niemcy przekazały? Jeszcze raz to, to zaznaczę. A więc chodzi o przekazanie. Przekazać można coś lub kogoś, kiedy to strona przekazująca ma kontakt ze stroną przyjmującą i powiedzmy potwierdzenie, pokwitowanie. No, takie jest rozumienie potoczne i również jestem przekonany prawnicze zwrotu przekazać. Bo jak nazwać? Zastanówcie się. Jak nazwać migrantów, których podrzucała niemiecka policja w Polsce? Tego nie nazwać, tego nie można nazwać przekazaniem. Zatem zwróćmy uwagę, jakie tutaj mamy manipulacje. Oczywiście w publikacji życzyłbym sobie, aby również redaktorzy wyłapywali tego rodzaju manipulacje słowne, ale czym innym jest przekazanie, a czym innym jest podrzucenie. Bo pytanie brzmi, ilu, nazwijmy to, inżynierów, Niemcy podrzucili do Polski w swoich radiowozach. Tu mówimy o przekazaniu. Zatem podkreślam, drodzy Państwo, raz jeszcze, w tej publikacji i w oficjalnych danych nie będziemy mieli uwzględnionych ludzi, których Niemcy nam tutaj po prostu podrzucili. Ani tych, których tu zawrócili, ani tych, których odstawili na granicę i pokazali tam, tam macie iść, pokazali palcem. Tak więc to no, ciekawostki kryją się w tych kwestiach migracyjnych. Teraz przenosimy się do tematu związanego z budową 49 centrów integracji cudzoziemców, czyli centrów tzw. migracyjnych. To kwestia, którą ujawniła czy nagłaśniała głośno w pierwszych dniach po opublikowaniu przez rząd tej strategii migra migracyjnej na lata 2025-2030 pani Ewa Zajączkowska-Hernik. Czytamy tutaj doniesienia portalu Inform. Portal Prawniczy, publikacja z 19 października. Strategia migracyjna. Powstanie 19 centrów integracji cudzoziemców. Są już pierwsze projekty budowy na terenie województwa Lubus Lubuskiego w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Czytamy dalej: Strategia migracyjna zakłada utworzenie 49 centrów integracji. To tyle, ile było województw kiedyś, prawda? Będzie się to dziać w różnych regionach Polski. Nowe centra mają być jednym z instrumentów integracji migrantów w polskim społeczeństwie. Projektowane jest już utworzenie centrów w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, czyli na terenie województwa Lubuskiego. I tutaj, Szanowni Państwo, jednym, te centra mają być jednym z instrumentów integracji imigrantów w polskim społeczeństwie. Ale uwaga, przecież na chłopski rozum widać totalny absurd tego sformułowania. W stworzeniu ośrodka, w pewnym sensie zamkniętego, nawet jeżeli nie będzie krat w oknach i będzie można swobodnie z niego wychodzić, to jednak będzie to coś odseparowane od lokalnego społeczeństwa, odseparowane od miejsca bytowania ludzi. Od miejscowości jakiejś, od osiedli, prawda, na których mieszkają i pewnie zdaniem tych ludzi dobrze, ale nie można mówić, że tworzy się instrument integracji, tworząc de facto separację. To tylko tak na marginesie, bo lubię być skrupulatnym i dostrzegać absurdy używanych sformułowań czy wytłumaczeń. A więc... Wiemy już, że będzie tych centrów 49, nie wszystkie są jeszcze zlokalizowane, czyli nie dla wszystkich ustalone jeszcze loka już lokalizacje. Wiemy natomiast, że będą one instrumentem rzekomo integracji imigrantów. A niby jak ta integracja miała być tam realizowana, prowadzona, prawda? Rząd zapowiedział strategię migracyjną. Wstępny dokument w tej sprawie został przyjęty przez Radę Ministrów 15 października 2024 roku. Jest to dokument pod tytułem Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030. Zawiera osiem obszarów interwencji polityki publicznej. Wśród nich znalazł się obszar poświęcony integracji, zawierający koncepcję budowy centrów integracji na terenie całego kraju. I teraz moim zdaniem jest to strategia Noki w drzwiach. Ja dostrzegam, że na drugiej stronie medalu tego zjawiska, tego pomysłu na stworzenie tych 49 centrów, kryją się dalsze losy, dalsze plany, a technologia czy te technika powiedzmy zarządzania społeczeństwem i nogi w drzwiach polega na tym, że aha, na ten moment mamy taką liczbę i te centra będą małe. A jaki problem zwiększyć rozmiar tych centrów? Jaki problem zwiększyć ilość tych centrów? Dlaczego się tego spodziewam? Bo przecież umówmy się, Polska jako praktycznie jedyne państwo w Unii Europejskiej obroniła się przed masowym napływem tutaj ludzi. Obroniła się do, dotychczas przed siłowym wciskaniem tutaj milionów ludzi przez Brukselę i Berlin. Ale czy nie jest tak, że tylnymi drzwiami, kuchennymi drzwiami, Tworzone są teraz mechanizmy, które w fasadowym tłumaczeniu, czyli pod pozorem tego, że to ma służyć przede wszystkim migrantom z Ukrainy, migrantom z Białorusi, bo takie komunikaty przedstawia rząd, mają być miejscem, do którego ma być relokowany tego typu imigrant, którego sobie tutaj nie życzymy, którego sobie nie życzą Amerykanie u siebie. I dziwnym trafem te same siły, te same organizacje, które jeśli się je krytykuje, ludzi, którzy za tym stoją, jeśli się krytykuje, krzyczą antysemityzm. I te same siły, te same organizacje organizują właśnie wielkie migracje. Do Ameryki, do Europy. Czyżby celowo jest tutaj ten zamiar realizowany, aby w konsekwencji przecież nie trzeba być jasnowidzem albo Einsteinem, żeby się spodziewać, iż... Będzie musiało to wywołać bunty społeczne, szczególnie w obliczu zaogniania się konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli wojny. Wojny, do której kto wie, ile państw świata arabskiego stanie. Zatem powiedzieć, że trwa i rozgrywana jest na naszych oczach wielka inscenizacja dziejów, to nie powiedzieć nic. Ale oczywiście ludzie, którzy łączą kropki, nazywają wątki, które tutaj występują po imieniu, i robią to w sposób dobitny. Nie są zapraszani do debat w stacjach telewizyjnych, do debat w audy jako audycje radiowe. Nie są zapraszani po to, aby ich głos był starannie, coraz bardziej uciszany. A po to też została stworzona teoria tzw. koncepcji czy teorii spiskowych, właśnie po to, aby wyrobić taką definicję która później niczym łata jest używana i po naklejeniu na kogoś plecy, na kogoś czoło, na kogoś, drodzy Państwo, działalność takiej łaty, to powoduje, że w ten sposób właśnie media głównego nurtu i stojące za nimi siły odbierają wiarygodność ludziom, którzy doszukują się jakiejś prawdy w tych dziwnych fenomenach, które nas otaczają. Właśnie fenomeny, mam na myśli typu migracja, fenomeny typu zarazy, fenomeny typu preparaty, fenomeny typu Ukraina, Bliski Wschód. Ale można by tak dalej ciągnąć i się zastanawiać, czy czasem nie fenomeny pod tytułem niedługo waluta cyfrowa, pod tytułem pytanie właśnie, czy BRICS jest też inscenizacją. Niemniej, Reszta, czy dalsza część rozważań tego typu przy innej okazji. Wracajmy tutaj do tematu. Chciałbym przypomnieć w tym miejscu, że nagłaśnia temat bardzo mocno Europoseł pani Ewa Zęczkowska Hernik skierowała do Komisji Europejskiej pytania w sprawie budowy w Polsce 49 centrów integracji cudzoziemców. Politycy Konfederacji, czytamy w publikacji Do Rzeczy, zwracają uwagę, że nie jest jeszcze za późno, by polska była mądra przed szkodą, i podkreślają, że to, co należy zrobić, to zdecydowanie zaostrzyć procedury imigracyjne oraz ograniczyć liczbę tych, którzy napływają do naszego kraju. Tymczasem, pomysł budowania ośrodków dla nielegalnych cudzoziemców, ma charakter proimigracyjny i stoi z tym w, ewidentne, w ewidentnej sprzeczności. I muszę Państwu powiedzieć, że zgadzam się tutaj. W 100% z panią europoseł. Zerknijmy na chwilę do doniesień również portalu w polityce. Gdzie mają powstać centra integracji? Jakie wytyczne dla ich funkcjonowania? W dokumencie mamy akapit m.in. o wpływie na demografię. Sam dokument za chwilę Państwo też zobaczycie. Tylko jeszcze moment. Model integracji oparty jest na formule CIC i, C i wypracowany został w ramach pilotażowego projektu. Współfinansowanego z FAMI 2014 pod tytułem Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opracowana koncepcja One Stop Shop, która obejmuje skupienie różnych obszarów działania w jednym miejscu, wdrażana testowo przez dwa centra, okazała się optymalnym rozwiązaniem integracyjnym w naszym kraju. Jej celem jest dostarczanie usług w, znacznym, w znaczeniu formalnym oraz promowanie aktywnego uczestnictwa i zaangażowania cudzoziemców w życie społeczne i kulturalne Polski. Odpowiedzcie sobie na pytanie, gdzie obserwować można taką integrację, o której tutaj mowa, na zachodzie Europy, chociażby? Czy nie jest tak, że jest wręcz przeciwnie, tworzone są enklawy, Skandynawowie mają dzielnice w swoich miastach. Do których boją się wjeżdżać, a takie zaczynają się rejony tworzyć także w Polsce, o czym donoszą coraz bardziej oficjalne, oficjalnie źródła policyjne. Drodzy Państwo, nie mam co do tego wątpliwości, że dzieje się to po to, aby zrealizować nie jeden cel, ale wiele. Aby zburzyć fundamenty tradycji europejskiej, kultury europejskiej, wprowadzanie również ideologii takie jak gender chociażby, również temu służy. To wszystko dzieje się po coś, a skutki, operatorzy tych działań i strategzy, którzy je zaprojektowali, skutki planują na nie rok, dwa do przodu, ale na dekady w mojej ocenie. I zwróćmy uwagę, jakie skutki może mieć dla europejskiej demografii, dla kontynentu europejskiego, kontynuowanie tej polityki migracyjnej, tylko na marginesie. Zwraca na to uwagę. W jakim czasie nastąpi całkowite rozwodnienie Europejczyków? Spowodowanie, że czy znajdziemy się w Berlinie, czy w Madrycie, czy w Paryżu, czy w Monachium, to spowoduje, że rozejrzymy się wokół siebie i będziemy myśleć, chyba nie jesteśmy u siebie. Ile potrzeba lat, by coś takiego się wydarzyło? To już się dzieje w niektórych dzielnicach miast, które wymieniłem. Teraz zerkamy wspólnie na stronę internetową premiera, czyli kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów i dokument mam tu dla Państwa właśnie będący tą strategią migracyjną na lata 2025-2030. Ten dokument, który na tamtej stronie jest do znalezienia, do kliknięcia, wygląda tak. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Załącznik do uchwały nr 120 Rady Ministrów z dnia 15 października. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030. Proszę Państwa, dajcie znać w komentarzach. Jeśli będzie ich, powiedzmy tak, na oko spora liczba, przygotuję odpowiedni materiał dedykowany wyłącznie tej strategii migracyjnej, skomentowaniu, analizie jej zapisów. Analogicznie jak analizowałem dla Państwa dokument, który jest porozumieniem w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Ukrainą który to, jak pamiętam, ta analiza oczywiście na materi i materiał wideo bardzo się Państwu spodobała i przypada do gustu, bo została skrupulatnie zrealizowana. Na co chcę tu zwrócić uwagę? Po pierwsze, drodzy Państwo, na pewien akapit tutaj. Bardzo istotnym, jesteśmy na stronie 30 dokumentu, bardzo istotnym aktorem polityki integracyjnej są szkoły. Nie tylko w kontekście włączenia dzieci do środowiska szkolnego, ale również integracji ich rodziców i opiekunów. Szkoły są w stanie identyfikować problemy i potencjalne patologie w zakresie nieprzestrzegania norm i zasad obowiązujących w Polsce, szczególnie w relacjach pomiędzy poszczególnymi płciami czy w stosunku do dzieci. Dlatego też szkoły otrzymają dodatkowe wsparcie w procesie włączania i integracji cudzoziemców. Rozwijane będą, rozwijany będzie program asystentów, Międzykulturowych w szkołach. I pytanie, na czym to będzie polegać? Na tym, że osoby, które tutaj trafią, cudzoziemcy, będą miały ułatwiane zasymilowanie się, przyjęcie tutejszych zasad, wartości, nauczenie się tutajszej polskiej historii, bo nie łudźmy się, historia uczona w ukraińskich szkołach, tych samych dziejów, na przykład Wołynia, jest inna. Co tu dużo mówić? A jeszcze pomyślmy. Czy zainteresowani będą naurką tej historii, na przykład relokowani tutaj migranci z egzotycznych miejsc? Pewnie nie. I zwracam Państwu uwagę na to w tym kontekście jeszcze, że porozumienie w dziedzinie bezpieczeństwa zawarte między Polską a Ukrainą zakładało, to akurat też utkwiło mi w głowie, jak wiele tamtejszych zapisów, że będą prowadzone prace nad stworzeniem odpowiedniej wersji podręczników historii, między innymi dla. No, właśnie dla kogo? Czy dla wszystkich, czy tylko dla osób będących cudzoziemcami tutaj? Coś mi podpowiada, że dla wszystkich. Natomiast kwestia, która została podkreślona przez panią Ewę Zajączkowską-Hernik, znajduje się tutaj w akapicie ostatnim, na stronie 30. Przegląd śródokresowy strategii zbiegnie się z pierwszymi wnioskami z funkcjonowania centrów. Integracji cudzoziemców, jakie powstaną w 49 regionach Polski i są głównie skierowane do obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy przebywają w Polsce. Będzie to okazja do wprowadzenia zmian w polityce integracyjnej i dostosowania jej do wyzwań związanych z jej realizacją. Czyli to się dzieje w tle, bo tutaj tylko wzmianka następuje w tej strategii o tych centrach w skrócie CIC. Zatem fakt, że one będą stworzone, wynika z innych podstaw prawnych. Dodam w tym miejscu, że oczywiście może być tak, co jest moim zdaniem jednak mniej prawdopodobne niż to, że będzie realizowany negatywny scenariusz, ale może być tak, że te centra integracji będą faktycznie czymś pożytecznym, czymś dobrym, zarówno dla polskiego społeczeństwa, zarówno, jak i dla obcokrajowców, jak i generalnie dla tego procesu asymilacji w Polsce. Natomiast powiedzieć, że Państwa na zachodzie Europy mają w tym dobre doświadczenia. Powiedzieć, że na przykład Stany Zjednoczone mają w tym dobre doświadczenia, bo przypomnę Państwu, to fakt, o czym mówi Donald Trump, że za czasów administracji Bidena liczba nielegalnych migrantów w Stanach Zjednoczonych wynosi kilkanaście tysięcy, a za lata, w latach urzędowania Bidena kilka milionów, szacuje się od kilku do dziesięciu milionów nowych nielegalnych migrantów pojawiło się w Ameryce. I coś, co jest niechętnie przez YouTube'a promowane, przez media głównego nurtu cenzurowane i w ogóle traktowane jakby tego nie było w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych, podobnie się to dzieje w Europie, w Niemczech, w Skandynawii, to to właśnie jak faktycznie funkcjonują takie centra integracji cudzoziemców, jakie tworzą one warunki, ale do tworzenia się w negatywnym znaczeniu, enklaw cudzoziemców, jakie tworzą się patologiczne mechanizmy tam. W końcu. Jak obawiają się stróże prawa realizować jakiekolwiek interwencje w tychże miejscach? Teraz przechodzimy do tematu potężnego problemu z finansami państwa polskiego. Takich doniesień moim zdaniem będzie coraz więcej i wskazywanie tzw. winnych tego stanu rzeczy, podczas gdy winnymi są tylko i wyłącznie politycy. Osoby, które sprawują, można powiedzieć, Kontrolę w resortach, stoją na czele resortów, zaczynając od resortu finansów. I powiem tu wprost: oczywiście chodzi o ministra finansów, który, w mojej ocenie, na zamówienie polityczne kogoś znacznie wyżej, a wręcz powiem, deep state, realizuje to, co realizuje. Ten poprzedni i każdy poprzedni minister finansów. A byli też tacy, których deep state ze, z, z Londynu powiedzmy. Nie krępowało się instalować, choć nie potrafili dobrze mówić po polsku. Natomiast, do czego zmierzam w tym momencie? Mamy ujawnioną przez media aferę dotyczącą gigantycznego wzrostu oszustw VAT-owskich za czasów obecnej władzy. Kontrole wyłapały więcej pustych faktur. Pustych faktur wyłapały te kontrole w pierwszym półroczu 2024 roku. Dwa razy tyle niż w, niż w odpowiednim okresie 2023 roku. Natomiast jeżeli interesuje Państwa, szczególnie osoby, które dołączyły niedawno na kanał, co takiego dzieje się z polskim budżetem, to polecam dwa materiały wideo, choć więcej takich nagrałem, ale szczególnie te dwa, które tutaj Państwu wyświetlam. Miesiąc temu publikowałem film pod tytułem Załamanie budżetu, deficyt 570 tysięcy. Na tamten czas Rząd ujawnił, że deficyt, czyli suma dziury w kasie w roku 2024 i 2025 wyniesie 570 milionów złotych. Kilka dni czy dwa tygodnie po nagraniu tego materiału stało się jasne, że to jest ponad 100 miliardów więcej. Dlatego, że mówimy o długu budżetu centralnego, czyli o deficycie, przepraszam, nie o długu, tylko o deficycie, czyli dziurze w kasie, czyli o nadwyżce wydatków nad przychodami deficytu centra centralnego. I funduszy pozabudżetowych, covidowych i różnych PFR-owskich i innych cudów. Cudów w postaci cudów wyprowadzenia długu poza budżet centralny. Zatem polecam serdecznie te dwa materiały. Natomiast dziś, 22 października, donosi prasa o tym, że dzieje się tragedia, jeżeli chodzi o Niewykrywalność, bo te, bo te statystyki wykrywalności właśnie wzrosły razy dwa w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku, tylko dzieje się tragedia z liczbą tych faktur, dzieje się tragedia z wielkością luki VAT-owskiej, dzieje się tragedia z miliardami wyprowadzonymi z budżetu państwa. Kontrole, kontrolerzy KAS wyłapali w pierwszym półroczu aż dwukrotnie więcej fikcyjnych faktur VAT niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dla skarbowych związkowców to przykład porażki państwa, a dla resortu finansów jego sukcesu. O co chodzi? Zatem zobaczcie państwo. Sami pracownicy aparatu skarbowego mówią, że to jest tragedia i to jest porażka państwa. Pracownicy, przedstawiciele aparatu skarbowego, ludzie, którzy pracują w urzędach skarbowych, celno-skarbowych. Jak donosi prasa, wypowiadają się jednoznacznie, że rośnie luka watowska, lewych faktur jest coraz więcej na coraz większe kwoty, a państwo polskie, czyli przedstawiciele jakichś tam resortów twierdzą, że a nie, 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 to jest sukces. Czyli znacie to powiedzenie o pewnym zwierzęciu i mówieniu, że pluć, a, a pada deszcz. O pluciu i padaniu deszczu, może tak, nie będę tutaj może mówił tego dosadnie. Jak pisze Rzeczpospolita, liczba fikcyjnych faktur VAT przekroczyła 140 tysięcy, sumowały się na kwotę 4 miliardy złotych. Ponad 4 miliardy 250 milionów złotych. Ciekawostka. To liczba pustych faktur, które zostały wykryte. A jakie są, drodzy Państwo, jaka jest skala, jak myślicie, faktur VAT, pustych faktur, które odpowiadają za wyprowadzanie z budżetu Państwa pieniędzy, które nie zostały wykryte, dla spracowanie jak działa ten mechanizm VAT-owski. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną VAT-em, jeżeli kupuje na przykład towar o wartości 100 zł netto, brutto to 123 zł, bo to jest 23 zł, załóżmy odpowiadające podatkowi VAT według stawki podstawowej 23%. Jeśli ten sam towar sprzeda po cenie zakupu, to od kontrahenta, któremu sprzedaje również, otrzyma zapłatę 123 zł. I puste faktury, oszustwa vat polegają w wielkim uproszczeniu na tym, że ten przedsiębiorca, zakupi zakupiony towar, sprzeda dalej, ale otrzymanych 123 zł, nie podzieli, aby 23 zł przekazać, wpłacić na konto urzędu skarbowego. Tylko po prostu zbankrutuje, zlikwiduje się, okaże się, że firma była na słupa i tak dalej. I to są te pieniądze ukradzione z podatku VAT. Często resort finansów, często skarbówka mówi o tym właśnie, to są te puste faktury. Są jeszcze inne przypadki rzetelnych, faktycznych faktur, które skarbówka nazywa pustą fakturą po to, żeby no właśnie, ściągnąć podatek na przykład z niewinnego przedsiębiorcy. Ale nie mówimy o tego typu rzeczach, tylko o klasycznych przypadkach wybudzeń VAT-owskich. I tego jest coraz więcej. Uwaga, nikt nie potrafi rzetelnie oszacować skali, tego, jaka jest dziura w VAT-cie w związku z fakturami, których, pustymi fakturami, których nie udało się wykryć. Ale to wielokrotność 4 miliardów złotych. I różni eksperci prawa podatkowego twierdzą, ja również należę do tych osób, że odpowiedzialność za istnienie tych mechanizmów, mechanizmów pozwalających na wyłudzanie VAT-u, pilnowanie, że one nie są załatane, te mechanizmy jako dziury w prawie nie są zaszyte. Odpowiedzialność za to również ponoszą politycy. Za tym stoi wielki pieniądz, wielka polityka, wielkie lewe interesy, bo łącznie sumuje się to wszystko w skali całej Unii Europejskiej, nie do miliardów, ale do bilionów na przestrzeni raptem kilku lat. I powiedzieć, że jest to zorganizowana nieźle grupa interesów, ktoś by powiedział przestępcza, to nic nie powiedzieć, prawda? Nie ma jednak realnych, rzeczywistych dochodzeń, śledztw, kontroli, kto za to odpowiada, kto komu co gwarantuje, kto przykrywa tutaj, kto nad kim roztacza parasol ochronny. A jeżeli nawet łapani są oszuści, to mówmy się, to są ci najczęściej, którzy godzili się na odbycie jakiejś kary w zamian za jakieś wynagrodzenie, a te duże pieniądze, one. One są akumulowane przez tych, którzy za tymi aferami stoją i opłacają przepisy, aby nie były zmieniane. Szanowni Państwo, czytamy dalej. Resort Finansów nie tylko potwierdził prawdziwość tych liczb, ale je podbił. Do września tego roku liczba fałszywych faktur sięgnęła 220 tysięcy, notując niechlubny rekord od 2019 roku. 220 tysięcy wykrytych. Pustych faktur, lewych faktur. Potwierdzone to wszystko jest przez Ministerstwo Finansów. Czytamy dalej. W liście związkowcy piszą, że to przykład porażki państwa. Dobitnie świadczy o tym, jak podczas zarządzania Krajową Administracją Skarbową przez pana Marcina Łobodę zmalała dyscyplina podatkowa i jak bardzo zwiększyła się przestępczość podatkowa. Czytamy w liście podpisanym przez Agatę Jagodzińską, przewodniczącą Związku. Mniej kontroli podatkowych więcej wpływów. Resort finansów sprawy postrzega inaczej. Jego zdaniem to efekt rosnącej trafności typowania ryzykownych podmiotów. Prowadzone kontrole dotyczą najczęściej okresów wstecz i świadczą o nieprawidłowościach, które miały miejsce przed 2024 rokiem. Napisało ministerstwo cytowane przez Rzeczpospolitą. Resort zaznaczył, że skoro w latach 2019-2023 malała liczba fikcyjnych faktur nie oznaczało to, że jest ich mniej, a po prostu o niedostatecznych działaniach zmierzających do ich wykrycia za czasów poprzedniej władzy. A ja odpowiem Państwu, że, a może być właśnie inaczej niż twierdzi dziś Ministerstwo Finansów. Może być tak, że w tamtym okresie 2019-2023 malała liczba wykrywanych fikcyjnych faktur, dlatego że zmalała i malała liczba popełnianych oszustw. Działo się tak dlatego, być może, że oszuści przeniesi się do innych państw, w których znacznie łatwiej było realizować lewe interesy i wyłudzać VAT. Natomiast dziwnym trafem być może stwierdzili, że w Polsce znowu wiatry wieją dla nich pomyślnie. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że za większą częścią tej luki VAT-owskiej, tego wyłudzanego VAT-u, Stoją konkretne, zorganizowane grupy, które opłacają wielu polityków, tak na szczeblu unijnym, aby mechanizmy prawne, w, które odpowiadają za to, w jakim kształcie każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma swoją ustawę o VAT, czyli ustawę w Polsce o podatku od towarów i usług, i te mechanizmy można zmienić, aby ta patologia nie była możliwa. Zatem ktoś musi płacić za to, że ona jest wciąż możliwa. A jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne w Polsce, no to również. Wysuwam tezę, że nie dzieje się to przypadkowo. I za większą część lewych faktur dziury vat tym samym, choćby odpowiadały za to bardzo różne mechanizmy wyłudzania na różnych towarach, to coś mi podpowiada, że stoją za tym określone grupy interesów ciągle ci sami ludzie szajki międzynarodowe, które wyłudzają. Gigantyczne pieniądze. Dlatego przekupić jednego czy drugiego wysokiej rangi urzędnika czy polityka kwotą miliona czy dziesięciu milionów, a niech będzie euro, to jest pikuś, drodzy Państwo. Zatem pytanie: komu dajemy wiarę? Czy dajemy wiarę resortowi finansów, który mówi, że to sukces i twierdzi, właśnie prasa, że on postrzega sprawę, resort finansów postrzega sprawę inaczej? Czy dajemy wiarę. Związkowcom skarbowym, którzy twierdzą, że to jest przykład porażki państwa. Możecie sobie państwo wybrać. Ja swoje zdanie mam i myślę, że ono tutaj też wybrzmiało. Uważam, że to przykład porażki państwa. Przykład skuteczności jednakże, wielkiej, owszem, działania, ale nie resortu finansów, tylko grup, które za to odpowiadają. Teraz przechodzę do ostatniego tematu. Ale również ważnego. Chodzi o ustawę powodziową, o specustawę powodziową, która wprowadza różne, nazwijmy to dobre mechanizmy, ale przy okazji zaszyła dziwną regułę, regułę prawa pierwokupu dla gmin. Jak działa reguła pierwokupu? Otóż, jeżeli ja sprzedaję komuś z Państwa nieruchomość, mieszkanie, grunt czy dom, to występujące prawo pierwokupu, zastrzeżone na rzecz Urzędu Gminy na przykład, oznacza, że u notariusza sporządzamy umowę, nie umowę sprzedaży, tylko umowę warunkową umowę sprzedaży. Chodzi o to, że ta umowa ma pewien warunek. Ona dojdzie do skutku jako sprzedaż nieruchomości w momencie czy w sytuacji, w której sprawa pierwokupu w określonym terminie nie skorzysta, beneficjent tego prawa lub złoży oświadczenie, że rezygnuje z tego prawa pierwokupu. I wówczas dopiero pojawia się raz jeszcze u notariusza, aby podpisać tak zwaną umowę przyrzeczoną, czyli aby doszło do sprzedaży nieruchomości, czyli do przeniesienia własności nieruchomości. A ta pierwsza umowa warunkowa jeszcze taką sprzedażą, czyli jeszcze przeniesieniem własności nie jest. I co jest tu ciekawego, że po pierwsze prawo przewiduje jako zasadę, która jest poznana już w obrocie gospodarczym, chociażby dlatego, że nagminnie mamy w umowach sprzedaży nieruchomości, które mają charakter rolny, a w Polsce, ponieważ większość Polski nie jest objęta planami zagospodarowania przestrzennego, to większość gruntów jest rolna, nawet mnóstwo gruntów na, położonych na obszarze miast. Co to oznacza? Że sprzedając nieruchomość, która ma charakter rolny, w niektórych sytuacjach występuje prawo, tak zwane, pierwokupu, prawo pierwokupu dla kowru. Czasami dla lasów państwowych. Czasami dla dwóch naraz instytucji powiedzmy. I uwaga, prawo pierwokupu wykonywane jest co do zasady po cenie ustalonej w umowie. Ale okazuje się, że w Polsce zapadają wyroki raz korzystne, raz niestety niekorzystne dla ludzi, dla firm, dla biznesów sprzedających nieruchomości, z których wynika, że Strona, która dokonywać będzie, wykonywać będzie prawo pierwokupu, ma furtkę kwestionowania ceny. A to oznacza, że jeżeli sprzedaje na, na przykład grunt rolny, na którym wystąpi prawo pierwokupu i mówi się, że sprzedaje na przykład 10 hektarów za milion złotych, może się okazać, że to zostanie zakwestionowane wyzwany zostanie biegły rzeczoznawca, który stwierdzi, że moja cena umówiona z kupującym rażąco odbiega od wartości rynkowej, bo ta na przykład według rzeczoznawcy wynosić powinna 60 tysięcy złotych. Co wówczas? No właśnie. Wówczas prawo pierwokupu działa, tyle że dostaniemy nie milion, a 600 tysięcy złotych. Poprzednio się przejęzyczyłem. Rzeczoznawca wyceniłby w tym przykładzie zamiast na milion, to na 600 tysięcy złotych Nieruchomość. I co Państwo na to? Jest jeszcze inna, być może, prawdziwa druga strona medalu tego, co donosi portal prawo.pl. Może chodzi o przygotowanie przepisów, które wykonane spowodują, że do zasobu gmin wejdą nieruchomości mieszkalne w dużej liczbie. A może faktycznie nie powinniśmy się doszukiwać tutaj drugiej strony medalu. Ustawodawca miał dobre intencje. Tylko dlaczego prawnicy i notariusze mówią, że kompletnie niezrozumiałe dla nich jest to wszystko i nie potrafią znaleźć wyjaśnienia, a uzasadnienie do projektu ustawy, tej ustawy powodziowej, nie tłumaczy, po co? Racjonalnie nie tłumaczy, po co, jakie korzyści? Czy dla gmin, czy przede wszystkim dla ludzi ta reguła pierwokupu ma oznaczać? Czytamy. Por, portal Prawo.pl, publikacja z 18 października. Rząd przedobrzył z pomocą dla powodzian. Nowe prawo pierwokupu namiesza przy umowach. Przepisy tzw. ustawy powodziowej weszły w życie z dnia na dzień po to, by jak najszybciej można było pomóc osobom i samorządom dotkniętym katastrofą. Prawnicy wskazują jednak, że nie wszystkie rozwiązania są dobrze przemyślane. Przykładem jest nowe prawo pierwokupu, które przyznano gminom. Szansa, że z niego skorzystają, jest raczej nikła, a mocno utrudni zawieranie umów osobom, które jakiś czas temu zdecydowały się na sprzedaż czy zakup nieruchomości. Szanse są nikłe, że gmina z tego skorzysta, to przy założeniu normalnego biegu wydarzeń. Ale my żyjemy w czasach dzisiaj, w których eskaluje wojna na Bliskim Wschodzie, eskalowana jest także ta na Ukrainie. Załęski donosi, że trzeba mu dostarczyć albo broni atomowej, albo szybko zaprosić do NATO, a w każdym razie trzeba przenieść ofensywę i uderzać w Rosję. Donosi także o tym, że wzywa żołnierzy NATO, czyli państwa NATO, aby stanęły, aby żołnierze stanęli na froncie, bo żołnierze ukraińscy są już przemęczeni. Z drugiej strony sami Ukraińcy nie wierzą w to, za co walczą. Coraz więcej nastrojów jest antyzałęskich, bym powiedział. Dezercja w wojsku ukraińskim rośnie. Eskalacja tej wojny jest raczej nieunikniona. Spodziewać się można dużych ruchów ludności. Nic nie insynuuje, choć tylko delikatnie, ale myślę, że za wcześnie jest na, na, jeszcze na to, żeby tego typu insynuacje wyprowadzać dalej. Czytamy dalej. Ustawodawca przy tworzeniu krytykowanego rozwiązania miał jak najlepsze intencje. Gminy miały zyskać narzędzie do poszerzenia swojego zasobu mieszkaniowego tak, by ułatwić zakwaterowanie osób, które w wyniku powodzi straciły dach nad głową. Stąd dodanie do ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi przepisów o prawie pierwokupu sprzedawanych nieruchomości. Nie wydaje się jednak, by przemyślano wszystkie skutki tego unorobowania. Ja odpowiem Państwu tak. Na logikę to pasuje jak pięć do oka. Dlatego, że to prawo pierwokupu, które tutaj wpisano, nie ma szansy zadziałać szybko, sprawnie. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z intencją ustawodawcy on twierdzi, że chodzi o takie nieruchomości, które. Yy, po, po, po wykonaniu pierwokupu można wyremontować i oddać osobom, które straciły swój dach nad głową w wyniku powodzi. Tyle, że przecież chyba sobie wyobrażacie, to są procedury raczej wielomiesięczne, to co najmniej. A tutaj potrzeba było działać szybko. Zatem to rozwiązanie na pewno nie jest przemyślane jako rozwiązanie na tu i teraz. Czytamy dalej. Chodzi o artykuł 27a wspomnianej ustawy, według którego gmina w okresie wskazanym w tych przepisach bardzo, przepraszam, gminie w, w okresie wskazanym w tych przepisach przysługuje prawo pierwokupu lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarze tej gminy, nabyte przez gminę lokale mieszkalne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. I teraz ustawa opublikowano 4 października, a 5 przepis już obowiązywał, co oznacza, że nikt nie miał najmniejszych szans się do tego przygotować. Zwracają uwagę na to prawnicy. Co bulwersujące, autorzy ustawy w uzasadnieniu do tej ustawy, tam gdzie znajduje się wyjaśnienie mechanizmów, które wprowadza ustawa, to w, tej, w tym uzasadnieniu w ogóle nie dostrzegli potencjalnych niebezpieczeństw wprowadzenia takiego przepisu. Propozycja określona dodawanym właśnie przepisem artykułu 27a przewiduje możliwość skorzystania przez gminy z prawa pierwokupu lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Położonych na obszarze gmin, które zostały dotknięte skutkami powodzi, uwaga, po ich ewentualnej odbudowie lub, wy, lub wyremontowaniu na rzecz osób potrzebujących pomocy mieszkaniowej, w tym osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi. Podkreślają, że rozwiązanie będzie tymczasowym instrumentem pozwalającym gminom na szybkie udzielenie pomocy mieszkaniowej osobom poszkodowanym na skutek wystąpienia powodzi. Gdzie obowiązuje nowe prawo pierwokupu? Mamy prawo pierwokupu, drodzy Państwo, w województwie dolnośląskim, w wielu powiatach, które są tutaj wymienione, w województwie opolskim, śląskim i lubuskim. Prawidłowa procedura sprzedaży nieruchomości objętej ustawowym prawem pierwokupu jest dwuetapowa, o czym Państwu również kilka chwil temu donosiłem. Prawnicy i notariusze są zaskoczeni tąże sytuacją. Według aktualnie obowiązujących przepisów, prawo pierwokupu to na rzecz gmin zastrzeżone w specustawie ustawie powodziowej, gminy mogą wykonywać do 30 kwietnia 2025 roku. Zatem do tego czasu, o ile przepisy się nie zmienią, a mogą zostać znowelizowane, to prawo pierwokupu może być rozszerzone. To ile jednak się to nie zmieni, do 30 kwietnia, sprzedając nieruchomość, trzeba liczyć się z nieco wydłużoną procedurą i koniecznością dwóch wizyt. Notariusza. Jeśli chodzi o dzisiejsze wideo, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Polecam serdecznie subskrypcję kanału. Dajcie też znać w komentarzach, co Państwo uważacie na temat takich materiałów, których poruszane są czy poruszam dla Państwa wyłącznie wątki krajowe. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.